Dzisiejszym gościem Kontry TV jest znany dziennikarz, pan Piotr Frankowski, którego serdecznie witam. Dzień dobry. Może przybliżę sylwetkę pańską. Dużo naszych telewidzów może nie wiedzieć, kim pan jest. Był pan redaktorem naczelnym miesięcznika Moto Hobby. Później przyszedł Moto Magazyn, w którym był pan redaktorem naczelnym, też twórcą tej gazety. Można tak powiedzieć, czy jest pan spełnionym dziennikarzem? Chyba tak. W ogóle dziennikarstwem zajmuję się już prawie 30 lat. Zacząłem bardzo wcześnie, przed studiami. Wtedy pisałem o zupełnie czymś innym. I od 90 roku to były samochody. I od razu powiem, dlaczego samochody. Bo jak byłem nastolatkiem, to interesowały mnie tylko samoloty. Samochody są bardzo proste w porównaniu z samolotami. Natomiast z pisania o samolotach nie można było wyżyć. I jakoś tak wyszło, że te samochody zostały. Motor Hobby to jest taki moment, kiedy w Polsce się dopiero tworzyła gospodarka wolnorynkowa i wszystko było świeże i w zasadzie nie było gazet robionych metodą zachodnią. I to była taka pierwsza gazeta, a potem Moto Magazyn w moich rękach 93-98 to była gazeta, która potrafiła na rynku wygrać pod względem sprzedaży z czasopismami, które pochodziły z zagranic. Moto Magazyn. Możemy nazwać pańskim dzieckiem? No na pewno. To był mój pomysł, który przyniosłem wydawnictwu Pruszyńskiej Spółka. I ten mój autorski pomysł został kupiony i wydawnictwo po kilku miesiącach było gotowe wydać tę gazetę, która była od początku ogromnym sukcesem. Sprzedawaliśmy więcej niż czasopisma licencyjne. To jest trochę tak do wcześniejszej przeszłości. Top Gear, przygoda. Jak teraz pan patrzy na ten okres swojego życia? To był fajny moment, dlatego że propozycja redagowania Top Gear przyszła do mnie w 2007 roku, kiedy już od kilku lat zarabiałem na życie głównie pisaniem artykułów do czasopism za granicą. I tutaj miałem agenta w Londynie, sprzedawałem dużo artykułów do Wielkiej Brytanii, do USA, Japonii, RPA, przedziwnych krajów, także sporo do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, bo tam mam mnóstwo znajomych, typu Bułgaria, Czechy, Rumunia i tak dalej, Chorwacja. I to było taki, to, znaczy, wydawało mi się, że jeżeli jest jakiś tytuł, w którym mogę się spełnić, jeśli chodzi o mój rodzaj pomysłów gazetowych, o styl pisania, humor i tak dalej, to by takim tytułem był. I udało mi się zrealizować kształt czasopisma taki, jak sobie wymyśliłem. To znaczy taki, jaki pasował do sytuacji rynkowej w Polsce. Tutaj dwa słowa wyjaśnienia. Każdy produkt, żeby się sprzedawał, musi mieć tak zwany USP, prawda? Czyli Unique Selling Proposition. To jest termin marketingowy oznaczający cechę, która sprawia, że wybieramy ten produkt, a nie inny. Jeżeli kupujemy słone paluszki, to wybierzemy te, które nam najbardziej smakują, albo te, które są najlepiej sprzedawane w reklamie. Tu jest taki kazus, że jeżeli się w Polsce jakaś firma, która sprzedaje tanie proszki do prania, przestaje reklamować te proszki w telewizji, one się przestają sprzedawać, mimo że one wcale nie zniknęły, nie stały się gorsze. W przypadku czasopism jest tak, że trzeba się odróżnić od konkurencji. Ja parę lat temu napisałem taką analizę dla miesięcznika Press, w której określiłem główny problem polskiej prasy motoryzacyjnej, na którą wszyscy narzekają, że rynek nasycony, że się zmniejsza, że się kurczy, że nakłady gazet spadają. Ale gazety te wszystkie upodobniły się do siebie w sposób, który sprawiał, że czytelnik wystarczyło, że kupował jedną gazetę, a miał dokładnie te same treści, co w pozostałych. Można było w zasadzie metodą cut and paste wyciąć fragmenty artykułów na temat tego samego samochodu z dwóch różnych czasopism, skleić artykuł do kupy z powrotem i okazałoby się, że to jest dokładnie ten sam artykuł bez względu na tytuł na okładce. I to, co dla innych jest kryzysem, dla kogoś myślącego tak jak ja, jest okazją. I w tym przypadku chodziło o to, żeby tak wypozycjonować Top Gear, żeby stał się pismem zupełnie innym od wszystkich pozostałych. Więc po pierwsze, to była kwestia oczekiwań czytelników. W krajach, gdzie Top Gear licencyjny wychodzi, jest tych krajów bardzo dużo, bo w tej chwili ponad 20, w większości jest po prostu tłumaczony. I w żadnym z tych krajów Top Gear nie jest czołowym miesięcznikiem. Jest miesięcznikiem marginalnym. Bardzo nieliczne wyjątki to jest Top Gear australijski, rosyjski, no i do niedawna polski. To były te kraje, w których było mnóstwo zawartości lokalnej w piśmie i jego charakter był dostosowany do potrzeb. W Polsce czytelnik, który nie wiedział, że istnieje miesięcznik Top Gear w Anglii, zakładał, znając tylko program z telewizji, że miesięcznik ten jest odzwierciedleniem treści programu telewizyjnego, jego stylu, humoru czy wartości dialogu. Natomiast
Fakt jest taki, że redakcja czasopisma ma bardzo niewielki kontakt z ekipą, która realizuje program. I bardzo często jest tak, że tego kontaktu nie ma w ogóle. I w związku z tym ludzie oczekiwali, że w czasopiśmie będą numery kaskaderskie, że będą szalone wyścigi. I dlatego ja postanowiłem ten rodzaj materiału robić w Polsce. Dlatego, że dokładnie w chwili, kiedy wchodziliśmy na rynek w 2008 roku, w walentynki, w tym dokładnie momencie skończyła się licencja dla TVN Turbo na emisję programu Top Gear i byliśmy jedynym wydaniem na świecie, które wychodziło w kraju, w którym w ogólnodostępnej telewizji programu nie było. I w dalszym ciągu go nie ma, jest dostępny tylko na kanałach kablowych czy z platform cyfrowych, natomiast łatwego dostępu do programu nie ma. I nikt nie może powiedzieć, że gazeta sprzedawała się w proporcji do popularności bieżącej programu. Więc dawaliśmy te treści czytelnikom. Poza tym to była kwestia dbałości o szczegóły, tego, żeby było kilka warstw, w których można było czytać gazetę, żeby się jej nie przeglądało 4 minuty i potem rzucało na półkę, tylko żeby można było czytać jakby z grubsza, oglądać zdjęcia, czytać podpisy, czytać różne ramki, detale pokazujące także naszą erudycję i wiedzę. Następna sprawa to była kwestia robienia porównań, których nie robił w Polsce nikt, dlatego że były trudne i kłopotliwe. Więc tylko u nas były te ogromne testy, gdzie było po kilkanaście samochodów naraz i tylko ja wiem, jakim koszmarem logistycznym i organizacyjnym one były. Często samochody się zamawiało na ponad pół roku wcześniej u importerów, żeby one były, a potem się okazywało, że połowa jest zepsutych lub rozbitych przez innych dziennikarzy i tych samochodów po prostu nie ma, więc bardzo często zamawialiśmy tych samochodów więcej, żeby móc mieć potem tę grupę, jaką zaplanowaliśmy, żeby było dobre wrażenie. Następna kwestia to pomysł, żeby pokazywać ciekawe samochody w Polsce, nie w Warszawie, bo Warszawa to nie jest Polska, to jest taki mały kawałek, ale także w dużych miastach, także w fajnych miejscach, w których są ciekawe drogi do jeżdżenia. Stąd zachodnie Pomorze, Dolny Śląsk, te miejsca, które ja osobiście bardzo lubię, ale także superauta w miastach. To jest takie pytanie, pańskim zdaniem, najlepsze auto dla studenta. Załóżmy sytuację, mam 5000 zł, chcę sobie kupić auto jako student. Co by pan polecił mi? Dobre pytanie. Myślę, że w Polsce jest taki problem, że duża część tej substancji na rynku samochodów używanych to są samochody, które kiedyś pogrzebały już parę osób w jakimś ościennym kraju. Więc raczej bym się skłaniał do tego, żeby kupić mniej spektakularny, tańszy i bardziej banalny samochód, ale od dealera, gdzie można dostać ten samochód książką serwisową i ktoś go oddał w rozliczeniu. Bo przecież się zdarza, że ludzie wymieniają samochody i te samochody trafiają na rynek wtórny, ten taki ograniczony, powiedzmy, właśnie możliwościami kontrolnymi. Często można dostać nawet jakąś tam gwarancję od dealera na to, że zostało coś sprawdzone w samochodzie. Bo nie wiem, czy będą nas oglądać także studenci bardziej politechniczni. Możliwe. I wtedy się może okazać, że dobrze to zrozumieją. Wiele metali użytych w konstrukcji współczesnych samochodów to są wysoko wytrzymałe tworzywa, które służą do tego, żeby raz uratowały ludziom życie. A nie do tego, żeby je pan Mietek dwa razy podgrzał palnikiem, wyprostował, żeby z wierzchu wyglądało, że jest dobrze. A przecież bez naszej winy choćby może zdarzyć się, że będziemy uczestnikami wypadku, będziemy stać na czerwonym świetle. Mnie się zdarzyło, że kiedyś wjechał mi do bagażnika, kiedy stałem na światłach, motocyklista. Wpadł do środka, tak wybił szybę w bagażniku, a potem się okazało, że motocykl nie był ubezpieczony i w ogóle kolegi. Więc raczej bym się skłaniał ku temu, żeby zaproponować samochód prostszy, właśnie bardziej banalny, ale jednak jeżdżący i taki, który nas nie zabije przy pierwszej kolizji. Poruszył tu pan bardzo ciekawą sprawę. Czy jednak my jako nasze państwo jesteśmy złomowiskiem Europy dla samochodów? A pewnie, jesteśmy. To jest bardzo zabawne, dlatego że kiedy podpisaliśmy umowę akcesyjną z Unią, to powiedziano nam, że musimy otworzyć granice dla wszystkich samochodów. I zlikwidowano barierę rejestracyjną, która uniemożliwiała rejestrację aut, które miały normę emisji spalin poniżej Euro 2. Bo rzekomo tak chciała Unia. Dla mnie jest zupełnie oczywiste, i naprawdę ja nie jestem żadnym eurosceptykiem, czyli nie mam żadnych skostniałych poglądów na temat Unii Europejskiej. Ale jest dla mnie oczywiste, że kraje tzw. starej Unii nie chcą, żeby na przykład kadm używany do uszczelniania zbiorników paliwa wsiąkał w ich ziemię. Dla nich jest znacznie fajniej, jeżeli wsiąknie w naszą albo w rumuńską. I
Kiedy Rumunia przystępowała do Unii, tam też były postawione warunki całkowitego otwarcia granic dla samochodów używanych, które naprawdę oczyszczają rynki krajów Starej Unii, bo kiedy znikają z rynku, to w tamtych krajach, jak wiemy, przy relacji zarobków do cen, bardzo łatwo jest uzyskać kredyt na zakup nowego samochodu. Zupełnie inaczej niż u nas. U nas nie będzie nigdy sytuacji takiej jak w USA, że wszyscy dostawali kredyt na wszystko, nawet jeżeli nie byłoby stać na jedną ratę. I w Niemczech, Francji, Włoszech ten odpływ samochodów do Polski na Litwę przede wszystkim wyczyścił rynek z całego dołu. Plus samochody były bardzo często, przypuszczam, fikcyjnie złomowane, a tak naprawdę sprzedawane Polakom. Nie istnieje żaden system korelujący dane z układów, z tych baz danych rejestracyjnych. Przecież jeśli samochód został w Niemczech prawnie usunięty z ruchu, dlatego że uczestniczył w wypadku, który naruszył istotne elementy nośne samochodu, prawda? Czyli jest, jego dowód rejestracyjny jest kasowany. I ten samochód można całkowicie legalnie po wyklepaniu i wyklejeniu go szpachlą poliestrową zarejestrować w Polsce, która też jest krajem Unii. Dlaczego tak jest? Dlaczego nasza baza danych, słynny CEPiK, nie jest połączony w jakiś sposób z bazą niemiecką, francuską, włoską? Przecież to jest w dobie informatyzacji banalne. I myślę, że mnóstwo firm w Polsce by to zrobiło w 5 minut, tak żeby to działało, przynajmniej, że można było sprawdzać numery VIN. Samochód wycofany z Unii powinien być nielegalny w całej Unii. Niech sobie go ktoś zabierze i jeździ nim w czarnej Afryce. I wtedy nie widzę żadnego kłopotu. Dlaczego mają i tym samochodem jeździć Polacy? Jeździć szybko. Po co tak naprawdę powstaje ta książka? Mogę odpowiedzieć przekornie, że nadchodzi taki wiek w życiu człowieka, kiedy człowiek zaczyna się czuć staro i pisze książkę. To są najczęściej wspomnienia. No jeszcze ten moment nie znaczy, żeby to były wspomnienia, ale postanowiłem zebrać do swoje doświadczenia z jazdy różnymi samochodami. W ogóle jeżdżę samochodami ponad 30 lat, a jako dziennikarz ponad 20. Jeździłem kilkoma tysiącami samochodów. Były takie dni, kiedy jednego dnia jechałem 30 różnymi samochodami, czasem więcej. I te doświadczenia zebrałem w książce. To nie jest poradnik, to nie jest podręcznik, to nie jest coś takiego, z czym można pójść na ulicę, wsiąść do samochodu i od razu zrobić wszystko lepiej. To jest raczej taka inspiracja do myślenia. Uważam, że jest mnóstwo inteligentnych ludzi, którzy chcą rozumieć fizykę z tej swojej jazdy samochodem, chcą rozumieć, co się z tym autem dzieje, jak nad nim naprawdę panować, a nie tylko słyszeć co chwilę, że jak pada, to trzeba jechać wolniej. No ale jak? I to jest tak, że w Polsce w ogóle nie używa się słów technika jazdy. Proszę zwrócić uwagę, jak się opisuje wypadek drogowy, to nikt nie mówi, kierowca nie umiał jeździć, dlatego wpadł tutaj do tego rowu. Tylko zawsze się mówi, że stracił panowanie nad kierownicą, tak aby to było działanie siły wyższej. Albo się mówi o tym, że nie dostosował prędkości do warunków jazdy. No, to są kategorie absurdalne, bo w tych samych warunkach inny kierowca z wyższą prędkością przejechałby to samo, gdzie ten człowiek się rozbił, bez żadnego kłopotu. Ba, przejechałby to gorszym i tańszym samochodem. I staram się uświadomić ludziom, stąd też przekorny tytuł, jeździć szybko, że jeździć szybko to nie jest wycelować dziób samochodu w horyzont, nacisnąć gaz, zamknąć oczy i czekać. Tylko to jest sztuka łączenia wszystkich elementów jazdy w taki balet, który sprawia, że samochód jedzie szybko, a my cały czas wiemy, co się z nim dzieje. Polacy mają problem z jazdą szybką, acz jednocześnie bezpieczną, według pana? O, kolosalny. Jeden z moich kolegów, który para się szkoleniem, takim doskonaleniem techniki jazdy sportowej, kiedyś powiedział mi rzecz bardzo mądrą. Otóż Polacy boją się nie tego, co trzeba. Polacy boją się zakrętów. Nie mają pojęcia, co z nimi robić. Skręcają kierownicę i czekają. A nie boją się w ogóle prostych. I przecież ogromna część śmiertelnych wypadków w Polsce to są zderzenia czołowe na prostej, nie w zakręcie. I jeżeli pojedzie się za Polakiem w jakimś niemieckim landzie, prowincjonalną drogą, czyli Landstrasse, na której jest limit 100 km na godzinę, to na zakrętach, gdzie w Polsce już byłby dawno tablica 40, na tych zakrętach nie ma żadnego ograniczenia. I 90-letni Niemiec w swoim Mercedesie przed nami jedzie przez ten zakręt 100 na godzinę. Nie jedzie 150, ale nie jedzie też 20. Bo po prostu nauczono go kiedyś techniki jazdy, on ją cały czas pamięta, oczywiście przez filtr swojego wieku. Jeździ bardzo szybko. Ja jedną z najfajniejszych jazd w złej pogodzie w Niemczech miałem na autostradzie. Jechałem z fotografem z Nürburgringu do Stuttgartu, żeby oddać Porsche GT3. I to jest auto na pół sliku, czyli takiej oponie typu Cup, która ma bardzo mało nacięć, aby tylko była legalna, ale do jazdy w deszczu się w ogóle nie nadaje. Ale musieliśmy jechać w ulewie i w dodatku zdążyć na określoną godzinę, więc jechaliśmy bardzo szybko.
i dogoniliśmy Mercedesa SL63 AMG, którym powoziła pani. No na oko miała 65 lat. Ona jechała tak dobrze, tak technicznie, bezbłędnie, zwiększając odległość od poprzedzającego auta, jak się pogarszała widoczność i grubsza warstwa wody była na jezdni, zmniejszając, jak tylko można było przyspieszyć, jechała idealnym torem wszystkie zakręty. No to była po prostu przyjemność. Zamienialiśmy się na prowadzeniu podczas tej jazdy. Jechaliśmy bardzo szybko, pod 200 km na godzinę w rzęsistym deszczu. I takich ludzi w Polsce nie ma. Oczywiście można powiedzieć, że winna jest komuna, bo była ogromna wyrwa, która uniemożliwiła powstanie takich ciągłych nawyków w społeczeństwie. Czy to też nie zależy od pewności siebie kierowcy tak naprawdę? Jeśli znamy trasę, to znaczy, że znamy ją na pamięć. Czy to też nie spowoduje może problemów, które będą jako niebezpieczne na drodze? Znajomość trasy to jest tylko część wiedzy, która jest potrzebna. Trzeba umieć czuć przyczepność, wiedzieć jak reagować w różnych sytuacjach, bo w Polsce zdarzają się rzeczy, które nie zdarzają się nigdzie. Na przykład ciężarówka bez świateł jadąca pod prąd drogą dwujezdniową. Mówię o samych przypadkach z życia. Wczoraj na drodze z Olsztyna do Warszawy na jednym ze zwężeń człowiek wyjechał pod prąd, nie umiejąc się zorientować po znakach, bo ich pewnie nie znał, i pojechał pod prąd ogromnego strumienia ciężarówek i był bardzo zdziwiony, jak wszyscy zaczęli na niego trąbić. Autostrada A2, pojazd jadący lewym pasem z prędkością 45 km na godzinę. Pozwoliłem, żeby się jej przyjrzeć i prędkość zmierzyć. To było rok albo dwa lata temu. Jechała tym lewym pasem tak długo, aż uderzyła w barierę ograniczającego, bo tam było zwężenie. I wpadła w te bariery, dopiero wtedy stanęła. No przecież to są elementarne rzeczy. I przecież co trzeba wiedzieć o tej autostradzie? To był odcinek zupełnie prosty. Żadna wiedza nie jest potrzebna, tylko trzeba patrzeć, orientować się. Poza tym no, w dalszym ciągu mamy pijanych chodzących po ciemku przez jezdnię. I proszę zwrócić uwagę, jest takie prawidło. Są regiony Polski, gdzie to się zdarza częściej niż gdzie indziej. I nie wiem zupełnie dlaczego, może jakiś antropolog to wytłumaczy. Długa prosta, jedziemy jedynym samochodem na drodze. Do przodu po horyzont nic, za nami do tyłu po horyzont nic. Widoczność kilometr w każdą stronę. Z bocznej drogi szykuje się do wyjazdu samochód. I on czeka tak długo, aż jesteśmy 10 metrów przed nim i powoli wyjeżdża wtedy. Dlaczego? Ja podejrzewam, że to jest dlatego, że w mentalności tych ludzi jest potrzeba posiadania układu odniesienia. Jak jest pusto, to nie wiedzą, co mają zrobić, gdzie jechać. A jak się pojawi to inne auto, to można mu zajechać z drogę i wtedy będzie wszystko jasne. No ale to jest coś, fenomen, który nie występuje nigdzie. Tak samo jak to, że w Polsce rutynowo jeździ się na czerwonym świetle. Jeździ się po drugiej stronie podwójnej ciągłej. Wszyscy widzieli słynny film z YouTube'a, gdzie kamera, wideorejestrator radiowozu policyjnego zarejestrował w sytuacji, gdzie jest podwójna ciągła, trzy ciężarówki jadące sprzeciwka obok siebie. To są rzeczy, które sobie trudno wyobrazić. One wszystkie nie mają nic wspólnego z prędkością jazdy, z fotoradarami, z mandatami, tylko z głupotą. I Jeremy Clarkson kiedyś powiedział, że zamiast testów na temat przepisów powinno się robić przyszłym kierowcom test na inteligencję. Ewidentnie ludzie, o których mówiłem, te wszystkie zdarzenia, te zdarzenia dowodziły, że ci ludzie byli po prostu głupi. I nie powinni ani jeździć samochodem, ani obsługiwać pralki, ani w ogóle mieć prądu w domu, dlatego że mogą komuś zrobić krzywdę. Jeremy proponował na to jedno rozwiązanie. Snajperów na mostach. Nie wiem, czy u nas by to przeszło, bo jest mało mostów. Jedna rzecz, która mnie najbardziej zainteresowała w pańskiej książce, to jest mowa tutaj o stanie technicznym. Czy Polacy tak naprawdę nie wiedzą, jak ważny jest stan techniczny auta? Jeździłem w swojej karierze setkami samochodów testowych, które pochodzą od importerów. Mógłby pan założyć, że one są w idealnym stanie technicznym. Ekstremalny przypadek to było auto, w którym po wymianie opon wszystkie 20 śrub mocujących koła do piast było luźnych, takich, że można je było odkręcić palcami. Bo mechanik nie zadał sobie trudu, albo zapomniał, może chciał potem je dokręcić kluczem dynamometrycznym, chciałbym w to wierzyć. Ale było niedokręcone. Gdybym tego nie sprawdził tak jak zwykle, to bym nie żył, na pewno. To samochód, w którym urwany był łącznik przedniego stabilizatora, który nosił ślady wbijania młotkiem w autoryzowanym serwisie. To wreszcie samochody, w których był taki stan oleju, kiedy je odbierałem, że gdybym kontynuował jazdę, to bym je zatarł. A na przykład było takie jedno auto, w umowie użyczenia którego było napisane, że jeżeli coś się stanie z samochodem, to będę musiał za to wszystko zapłacić z własnej kieszeni. No i co, musiałbym kupić do niego silnik? Stan techniczny samochodów, jeżeli tak zły jest stan techniczny samochodów testowych,
Spodziewam się, że podobny jest na ulicy. Czy ktoś sprawdza ciśnienie w oponach? Od kiedy mu założyli koła u wulkanizatora? A skąd? Podczas gdy jest na przykład zjawisko dyfuzji, gdzie gaz przenika przez różne przedmioty i tak samo przenika przez ściankę opony w jakimś stopniu. I taka rzecz, która mnie potwornie irytuje. Wszystkie samochody od 20-25 lat mają sprawne układy usuwania wilgoci z szyb. Nawet jak nie ma klimatyzacji, to można ustawić nadmuch na szyby, rozkręcić wentylację i strumień powietrza zdmuchuje wilgoć szyby i coś widać. Najwyraźniej większość ludzi nie wie, po co są te wszystkie gałki. I jeździ z zamkniętym wlotem powietrza, zamkniętymi wylotami powietrza w środku i no, nawet dziś jadąc do Poznania widziałem parę samochodów wyprodukowanych w tym roku, których właściciele nic nie widzieli i wycierali szyby chustką podczas jazdy. To jest też kolejny dowód na głupotę, no naprawdę, samochód nie jest bardzo skomplikowany. Rozumiem, że nie umieliby przeprowadzić procedury awaryjnego wypuszczania podwozia w Boeingu 737, no ale na miłość boską, w większości samochodów jest takie rozwiązanie dla kretynów. To jest taki napis DEF od defrost albo defog. I trzeba wszystkie pokrętła ustawić w położenie DEF, żeby się samo zrobiło to, co trzeba. I nie trzeba w ogóle myśleć. No ale to najwyraźniej nie działa. I jeszcze jedna rzecz. Strasznie muszą być drogie żarówki w Polsce. Dawno nie kupowałem żadnej, ale pewnie są bardzo drogie, dlatego że większość ludzi ich nie kupuje. Widziałem dzisiaj ciężarówkę, która miała jedno światło pozycyjne z przodu i dwa halogeny przeciwmgielne tylko. No i rozumiem, że jakby drogie te żarówki i tak dalej, ale może fajnie byłoby, żeby panowie z Inspekcji Transportu i panowie policjanci nie tylko dbali o wynik w mandatach za 500, tylko zatrzymywali także każdy samochód, którego nie widać. Bo przecież, jeżeli zakładamy, że to jest skuter, jedzie sprzeciwka, teraz siedzi na skuterach w Polsce prawie cały rok, prawda, to się zmieniło, i że to jest skuter sprzeciwka, okazuje się, jak się zbliżamy, że to jest jelcz, kłopot, prawda, zwłaszcza jeżeli jakiś pieszy trzeba omijać i tak dalej. Są samochody, w których jest strasznie ciężko wymienić żarówkę, to jest prawda. Ale z drugiej strony są samochody, w których w Polsce się chałupniczo montuje chińskie ksenony. I tu znowu takie porównanie do Niemiec. W Niemczech w dowodzie rejestracyjnym są napisane dane homologacyjne samochodu. Czyli na przykład to, czy posiada fabryczne ksenony. Nigdzie w Unii, także w Polsce, nie wolno eksploatować samochodu ze światłami ksenonowymi dołożonymi po fakcie. Z bardzo prostego powodu, światła mijania. Bo muszą być spełnione dwa warunki. Fabryczny system poziomowania świateł, to jest dynamiczne poziomowanie, jest czujnik przy tylnej osi i silniki, które poruszają reflektorem. Nie ma na to żadnego taniego sposobu. I te samochody, w których się montuje chińskie ksenony, tego nie mają, bo po prostu kiedy je zbudowano, takie urządzenia nie istniały. A po drugie, musi być spryskiwacz świateł. To jest, są warunki obowiązkowe. I to wszystko musi być zawarte w świadectwie homologacji świateł, które się homologuje razem z samochodem. Jeżeli tego nie ma, to policjant powinien przy sprawdzaniu dowodu widzieć, że ten samochód nie miał nigdy ksenonu i powinien natychmiast taki dowód zabrać, ale się tego nie robi, więc znowu na trasie spotkałem parę bardzo interesujących samochodów sprzed 25 lat z ksenonami, które idealnie oślepiały wszystkich łącznie z kierowcami ciężarówek, no ale przecież nie można im nic zrobić. Wydaje mi się, że to takie niechlujstwo na różnych poziomach to jest nasza największa bolączka, bo to niechlujstwo to też jest policjant. Policjant w Warszawie nie reaguje, jak na jego oczach autobus pełen ludzi przejeżdża na czerwonym świetle, a powinien natychmiast zatrzymać autobus. Nie wiem, czy pan kiedyś widział, jak policjant zatrzymuje w mieście autobus albo tramwaj. Nigdy tego nie widziałem, szczerze powiedziawszy. Pewnie nie dzieje. Bo co, bo ludzie się zdenerwują, to lepiej, żeby zginęli? W tej całej książce opisuje pan jeszcze jazdę starymi autami. Czy aż tak teraz jest wielka różnica między jazdą starym autem a nowym? Czy to też jest kwestia bardziej doświadczenia kierowcy? Jest różnica i tak zwykli ludzie powinni wszyscy pójść zapalić świeczkę w intencji tego, żeby się dalej rozwijało w tę stronę, bo dzięki temu mogą sobie jeździć samochodem. Kiedyś jeździć samochodem trzeba było umieć. Nie dało się tego ominąć albo tak, żeby jakiś elektroniczny system to załatwił. Po pierwsze, samochody bardzo źle reagowały na skręt kierownicy. Znaczy nie reagowały. Nie można było tak jak teraz, że skręcamy i tam ta geometria jakaś przemyślna, coś tam się wydarzy i samochód skręci. Nie było tak. Samochody nie chciały skręcać, nie lubiły. Bardzo źle hamowały. Tak, bębnowe hamulce na linki to nie jest rozwiązanie takie, które pozwala co chwilę hamować komuś, kto hamuje ze strachu. Następna kwestia, bardzo prosta, światła. Nie mówię o jakichś tam świeczkach w obudowie, ale bardzo wczesne różne rodzaje reflektorów, one po prostu nie pozwalały na jazdę z dużą prędkością. Oczywiście ruch był mniejszy i być może w niektórych krajach mniej wieśniaków wychodziło na drogę, no ale jednak. Następna kwestia to skrzynie biegów bez synchronizacji, często naprawdę trudne w obsłudze.
aż do takich samochodów jak auta sportowe z lat tam 30. do 50., które miały pedał gazu po środku. To naprawdę już jest kłopot to opanować. Jeszcze jak, tak jak niektóre zawierają więcej utrudnień w jednym, czyli mamy bębnowe hamulce, śrubowo-kulkowy układ kierowniczy, czyli taki na miarę ciężarówki, bardzo nieprecyzyjny, kilkaset koni mechanicznych, gaz po środku i odwrotny układ biegów. No i trzeba takim samochodem też pojechać. One tak naprawdę, lubię o nich pisać, dlatego że one pokazują, jak ogromnie zmienił się zwykły samochód i jak łatwe jest jeżdżenie samochodem w tej chwili. Że naprawdę ludzie powinni być wdzięczni przemysłowi samochodowemu, że tyle dla nich zrobił. Różnica pomiędzy Oplem Laubfroschem z lat 20. a Corsą 2011 to jest jak między Arką Noego i Sokołem Millennium. Już na koniec ostatnie pytanie. Trzy argumenty, dla których ja, jako młody kierowca, mógłby zajrzeć do pańskiej książki. O, podchwytliwe. Pierwszy argument bardzo powierzchowny. Jest w niej mnóstwo zdjęć fajnych samochodów, z których w większości w takich sytuacjach, jak tam są pokazane, nie zobaczy się nigdy. Druga kwestia to jest to, że to jest książka dla ludzi inteligentnych. Tak została napisana. Dla ludzi, którzy świadomi są własnych niedostatków. Bo jak uczą w West Point, żeby się czegoś nauczyć, trzeba najpierw wiedzieć, czego się nie wie. I ta książka tak naprawdę została dla takich ludzi napisana, więc mogą czuć się nobilitowani, jeżeli rozumieją żarty w niej zawarte. A trzecia sprawa to jest taka, że zawarłem w niej pewne spojrzenie i estetykę, którą ci, którzy czytali jakieś moje czasopisma, poznają. Bo to jest to samo spojrzenie na samochody. Samochody nie są karą boską. Samochody są fantastyczną rzeczą, fantastycznym przedmiotem na kołach, który ma być źródłem przyjemności. I żeby był źródłem przyjemności do końca, musimy zrozumieć, jak działają. Dziękuję uprzejmie za ten jakże krótki wywód i wywiad. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że to nie będzie ostatni wywiad, jaki przeprowadzimy razem. Powodzenia w promocji książki tak naprawdę, bo wierzę, że ona się naprawdę przyda niektórym kierowcom. Jeszcze raz dziękuję uprzejmie za wywiad.